Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w Biker Buzyk, gdzie wjechał nam Kelis do Biker Buzyk. Kelis Whip. Whip 10. Słuchajcie, moja reakcja jest niebezpodstawna, bo pamiętam 3 maja 2020 roku zaczęła się kontraktacja Kelisa, która miała trwać do 20 któregoś maja. I co następuje? Damian sobie 3 maja robi poranną kawkę, zasiada, mówię, no to jedziemy, bo tych whipów się troszeczkę u nas sprzedaje. Się jeszcze posilimy, możemy jakimś MTB. I Damian widzi, że dziękujemy za kontraktację, została zakończona. Zasadniczo wyssało kolekcję Kelisa w jakieś 2 godziny. Ci, którzy, wiesz, sobie po porannej kawce usiedli, to już nie mieli w ogóle czego szukać, nie? Także no to był szalony czas, jeśli chodzi o zamówienia rowerów. Kelis też miał bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o realizację. No i wyszło tak, że musiałem mocno się napocić, żeby w ogóle dostać jakąkolwiek sztukę. Wjechało mi do tej pory parę dzieciaków i wjechał mi długo wyczekiwany Kelis Whip 10, o którego mam mnóstwo zapytań. Na razie go dostaliśmy na ramię L w kolorze purple, czyli taki, no umówmy się, fiolet, taka śliwka. Mhm. Występuje jeszcze w wersji szarej, którą mam nadzieję, że zobaczę w tym roku na swoich progach. Powiem tak, rower, który za wiele się nie zmienił w stosunku do zeszłego roku, ale nie wiem, czy jest to spowodowane już tylko i wyłącznie brakiem rowerów, czy tylko i wyłącznie kosztem wyprodukowania teraz i pozyskania części, no ale podskoczył cenowo dosyć znacznie. No bo rower, który kosztował 2600, teraz kosztuje 300 i zasadniczo go nigdzie nie ma. Jeżeli ktoś ma teraz pakiet whipów na sklepie i się śmieje pod wąsem i mówi, a ja mam, good for you, no w zasadzie ja byłem zaskoczony, jeśli chodzi o prędkość wyssania magazynu Kelisa. To była dla mnie duża zaskoczka. No ale dobrze, mamy tutaj Whipa 10, tyle z genezy zamówienia. Co tutaj, Dominik, mamy ciekawego? Mamy ciekawego. Tak, rower na ramie aluminiowej. Rower typowo taki, to jest rower dirtowy, rower, który ma służyć do zabawy i takiej, można powiedzieć, akrobacji, natomiast ciężko, to jest bardziej rower na początek takiej przygody z tym i tak, to jest rower dla początkujących, nie na jakieś wielkie hopy i coś tam tego typu rzeczy. Rower na napędzie 1x7 z napinaczem, prowadnicą łańcucha od Mozarta, napęd Shimano Acera, z hamulcami hydraulicznymi, natomiast mechanicznymi. To jest fajne, szybko zatrzyma rower, te mechaniki i bezpiecznie w każdych warunkach. I mamy amortyzator XCM30 od SR Santora. Zwykła sprężyna, ale myślę, że tu więcej nie było potrzebne. No i komponenty takie już przystosowane do tego typu roweru, czyli wygięta kierownica, szeroka, chwyty gumowe, żeby się łapa nie ślizgała, krótki mostek, lepsza kontrola roweru, sztyca aluminiowa oraz siodło takie właśnie jak do roweru dirtowego, żeby móc po prostu łatwiej. I platformowe pedały, tak. Co prawda są zwykłe plastiki, no ale są platformowe. Także zawsze je można sobie troszkę zaupgrade'ować. No i napinacz Mozarta, tak? Polskiej produkcji. Tak, polskiej produkcji. To jest też fajna rzecz. Dokładnie, zdecydowanie. A
A czy ja tutaj wjechałem na cenę, nie? Tylko trzeba ją troszeczkę też wybielić, no bo ja nie znam Dirta z mi znanych producentów, gdzie ta cena nie poszłaby fest do góry. Tak, tym bardziej... To nie tylko Kelis, nie? To się umówmy. Dokładnie, to praktycznie każdy producent podniósł cenę rowerów, natomiast... no co? Natomiast jeżeli jesteśmy początkującymi adeptami, widzimy, że koledzy po prostu robią robotę i też byśmy chcieli zacząć, ale nie chcemy wydawać na to jeszcze fury pieniędzy. Ten rower w zupełności wystarczy. W zupełności wystarczy. I teraz przestroga, którą już pewnie nieraz mówiłem przy rowerach dirtowych, dla sponsorów, zwykle są to rodzice. Nie idźcie tą drogą w stylu, a kupimy mu Gorala, co on tam będzie skakał, on tam nic nie umie. Tam chwilę poskacze i da sobie spokój, kupimy mu Gurala i będzie jeździł, bo to tym rowerem to za dużo nie pojeździ, bo to nie jest nikt, rower, nikt nie umie. Bo to nie jest rower do jazdy, nie? To jest rower bardziej do wykonania trików. Na dłuższy dystans się nim jeździ niewygodnie. No i wtedy się upierają przy zakupie Gurala, którego ten młody zawodnik rozwala. No bo Gural nie jest przystosowany do tego typu trików. Rodzice wkurzeni, bo rozwalił rower, dopiero dostał i rozwalił. Dzieciak wkurzony, bo ma rozwalony rower, a przecież mówił, że chce do takiej jazdy. No jak chce, tak jeździ, tak będzie jeździł, to tam nie ma, że obiecaj, że tak nie będziesz robił. Guzik. My jesteśmy wkurzeni jako sprzedawcy, bo nie słucha się naszych sugestii, gdzie wiemy w tym przypadku, że no, mamy rację, jakby to pewnie nie zabrzmiało. Potem słuchamy klientów, którzy machają nam przed nosem kartą gwarancyjną i mówią, o proszę pana, tutaj to rozwalone, to razem taki rower 3000 kosztował i się rozwalił. Ja mówię, tak, mieliście obok rower za 3000 przystosowany do tej jazdy, którą się robi, którą chce młody uprawiać, ale nie, stwierdziliście, że w to nie pójdziecie, no to teraz ja wam mówię, że to powstało przez to uszkodzenie mechaniczne, co ja mogę. Teraz jeszcze jedna uwaga co do rowerów dirtowych. W rowerach dirtowych są zupełnie inne przeciążenia i zupełnie inaczej musicie zwracać uwagę na różne elementy, jak w rowerach górskich, rekreacyjnych. No tutaj są inne przeciążenia. Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że zasadniczo różnica pomiędzy Guralem a Dirtem dla pierwszej osoby może być aż tak niezauważalna. No co, mamy tutaj mniejsze koła, mniejszą ramę. No ale właśnie, mamy tutaj ramę mniejszą. Mamy główkę taperowaną, wzmocnioną. Mhm. Wszystkie spawy są wzmocnione dodatkowo. Rurki są, pomimo że to jest aluminium, są inny, jest na przykład inny stop aluminium, który jest bardziej wytrzymalszy, jest cięższy, ale wytrzymalszy. Spawy są jeszcze lepiej wykonane, na przykład, może nie tyle co wykonane, tyle co bardziej, więcej materiału tam jest. Tak, nie ma. I ogólnie jest wszystko to projektowane w ten sposób, żeby przyjęło obciążenie odpowiednio, tak? Żeby tam, gdzie potrzeba jest więcej aluminium, jest więcej spawu, tego typu rzeczy. Koła, następna rzecz. W Guralu teraz mam przewodnie 29-27,5, a tutaj mamy 26. Mamy szprychy, mamy grubsze szprychy, mamy koło, przez co koło jest mniejsze, przez co jest sztywniejsze. Szprychy są dużo grubsze niż takim normalnym Guralu, to też zapewnia sztywność. I to, że nam się obręcznie rozwali, obręcze też nie są wylajtowane. Może nie tyle są takie normalne, że są Guralu wylajtowane, ale są po prostu bardziej, są lżejsze. A tutaj mamy, nie mamy takich najlżejszych, tylko mamy już z mocniejszego stop aluminium. Tak? Na moc. No i ostatnia kwestia, no to opony, ale opony no to jest najmniejszy problem. Opony, tu mamy Kenda Smart Block, czyli takie typowo mały bieżnik, dirt, jakiś skatepark, tor rowerowy, żeby ta guma się kleiła.
Tak. I są szerokie, nie wiem, czy to 2,35 nie jest czasami nawet. No i teraz, co jeszcze warto powiedzieć, tak, 2,35. Przy posiadaniu już takiego roweru, przy eksploatacji, to co mówiłem, że znacznie więcej trzeba zwracać uwagi na niektóre rzeczy, jak w rowerze górskim rekreacyjnym. U mnie chodzi o gwinty, o szprychy. Znacznie częściej należy sprawdzać, czy śruby mechanizmu korbowego są odpowiednio dokręcone. Wszelkie śruby, czy są dokręcone. Tu inne są przeciążenia. Nie kosztuje to nic. Przejechanie kluczem zajmuje 3 minuty wszystkich gwintów, żeby to sprawdzić. Dokładnie. Sprawdzać co jakiś czas naciąg szprych, no bo jak nam się koło w lądowaniu złoży, bo mieliśmy za luźne szprychy, no to... Czy nawet dopięcie koła. Dopięcie koła to przed każdą jazdą się sprawdza. Warto. Czy oś jest na pewno, czy koło jest na pewno dobrze zamontowane? Dokładnie tak. No najczęściej co do nas wraca z pretensją to korby, które nikt nie sprawdza od chwili zakupu. Przyjeżdżają do nas na serwis, my dokręcamy, ok, no ale to cały czas mocno wali, mocno pracuje. I trzeba te korby co jakiś czas sobie imbusem posprawdzać, czy są odpowiednio dociągnięte. No bo też druga rzecz to jest oś na kwadrat. Jeżeli jeździmy z minimalnym nawet luzem w osi na kwadrat, ten kwadrat się obrabia, potem już samo dokręcanie nic nie pomoże, bo praktycznie mamy już obrobioną i lewe i prawe ramię. I oś suportu też jest obrobiona, w zasadzie to się już nie domyka i wtedy możemy sobie tą śrubką kręcić do woli, to i tak będzie pracowało i tak się będzie luzowało. Także taka przestroga dla Was, no bo jest to dosyć częsty eksploatacyjny błąd, że totalnie to się olewa, a potem są ochy i achy. I na forach często to obserwuję i na żywo u nas w sklepie, także przed tym przestrzegamy. Tak. Pokrótce Wam mówiliśmy ten rower. Zasadniczo mówiliśmy, jakie są różnice między góralem a takim rowerem typowo dirtowym. Także... Znaczy, gdzie tu trzeba sprecyzować? To jest też typowy dirt? No nie, nie. To jest bardziej fun bike, nie? Bo a na mamy... pierwszą, ale jest różnica i to nie ma co. Tak, natomiast... Zważymy go. Tak, modele dirtowe Kelisa w zasadzie są na singlu. Rama jest de facto to sama. A tutaj mamy przerzutki, co daje nam cień szansy, że się nim gdzieś dalej pojedzie i wrzuci się na jedno koło o wiele szybciej. Zobaczmy, jaką wagę pokaże nam na rozmiarze L. No okay. Tak straszyliśmy, że to jest wszystko na moc, nie na niską wagę. I wykazuje nam 14,81. Na ramię L. Na ramię L, także tak jak mówiliśmy, nie jest to bardzo lekka maszyna, ale jest to mocna maszyna. Dokładnie. I to jest bardziej pożądana cecha. Też nie jest to bardzo ciężka maszyna, tak? Także umówmy się. Zdecydowanie. Rower dla początkującego adepta dirtu czy też fanbike'u, jeżeli kręcicie jazdę na jednym kole, jeśli kręcicie jazda po skateparkach lub jazda streetowa, oto sprzęcik, który na dzień dobry rekomendujemy. Dobrze, mamy pokrótce omówione. Dajcie znać, jeżeli już macie swoje whipy, a na pewno spora część posiada już ten rower, bo rower jest znany i lubiany od lat. Dajcie nam znać, jakie są wrażenia, czy zgadzacie się z naszymi argumentami, czy też nie. I zapraszamy na kolejne odcinki, one już niebawem. Cześć. Cześć.